Witamy w sobotę. Wprawdzie nietypowo, bo papug, ale tam jeden z kolegów prosił, żeby coś nagrać o papugach. W gołębnikach dzieje się to, co się dzieje. Na koniec filmu będzie wstawka z tego, jak mieszałem karmę, to pokazałem, co tam finalnie umieszałem dla rozpłodu. A tutaj w tej wolierce zewnętrznej, gdzie mamy papugi, no są tutaj też zeberki. Są cztery pary zeberek. Im tutaj jeszcze muszę zamontować budki, one tutaj zostaną, te zeberki. I jest 5 par papug. Przy czym dzisiaj skończyłem jedną wojlerę. To jest tak, jest para żółtych, jest para tęczowych oraz trójka samców. O, a tam w międzyczasie gołębie nie latają, nie wiem czy to widać. Lata Jasio, może nie widać, deszcz pada, ale tu krąży. Generalnie papugi mamy cały rok na dworze. Tylko na czas zimy jest zakręcany poliwęglan na boki, czy tutaj taka folia po prostu przytakerowana. No i kończąc wątek, w tamtym roku po parze tęczowych wyhodowaliśmy sporo, znaczy sporo, no dużo ta para wydała młodych. Zostawiliśmy sobie takie najfajniejsze barwy, jak na przykład tutaj ten taki lazurowo-żółty samczyk. Więc zostawiliśmy tutaj te samce 3, zostały w sumie finalnie. I ta samiczka tutaj była dokupiona, żeby trochę zmienić krew. No i właśnie, żeby tutaj nie mieć problemu z tym, że się tutaj łączą za blisko, to wszystkie samce, powiedzmy, innej krwi wyrzuciliśmy stąd. Zostawiliśmy tylko tęczowe, ewentualnie te, które były w parach, które tak mają zostać. A w międzyczasie, muszę tutaj sobie zamknąć. A w międzyczasie powstała druga wojlera. Praktycznie, że identyczny wzór. Podobne miejsce. Tutaj jeszcze muszę tylko nakręcić siatkę na front. No i przed chwilą tutaj przesadzałem te papugi troszkę. To łapanie wygląda jak wygląda. Generalnie jest biały samczyk, żółta para, która co prawda tam miała jajka naniesione, ale przeniosłem je tutaj z tego tytułu, żeby sobie później, jakby młode były po tych i po tych, to będzie coś można wymieszać, będzie wiadomo. Jest ten samczyk zielono-żółty, czyli ten duński szegiurka. On był w parze z niebieską samicą stamtąd, ale go tutaj przerzuciłem, żeby sobie znalazł nową, bo wydaje mi się, że to było rodzeństwo, jak to kupowaliśmy. No i jest tutaj ten szaro-żółty, jakiś tam późna młoda samiczka, jedna i druga z tego samego lęgu zostały, trochę się sfatygowały, one się jeszcze pierzą, więc nie wiem, czy pójdą w parę, ale no nie o to chodzi. Najważniejsze to są w zasadzie te żółte i ten duński szek. I w tej wojlerze jeszcze dojdzie prawdopodobnie para nimf, bo obiecałem dziecku, to niech ma, nie będę mu dziecięcych marzeń bronił. Więc tak to wygląda. No i co, wojlera jakoś tam prosto zrobiona, po taniości, na maksa, jak się da. Przyjdzie lato, odkręcimy te boczne poliwęglany i tyle. W zasadzie, no co, no najważniejsze na zimę to właśnie, żeby im nie wiało. Było minus 15, minus 20, nic się im nie działo. Tam żółta coś troszeczkę jej się zadziało z nóżką, a z pazurkiem gdzieś musiała w siatkę wsadzić. No i co, no i generalnie będą miały luźniej te papuszki. Myślałem też, czy by tutaj nie przenieść dwóch par zeberek, ale zeberki są fajne, stadne ptaszki, one chyba lepiej się czują, jak są razem, więc nie będę tego robił. W rozpłodzie te gołębie, które były tutaj już poparowane drugi raz, o, tam jeszcze chyba jedna samica, co nie ma jajka, czy dwie, a tak to tutaj mają. W nalotowym gołębniku mają już dawno i już nie mają niektóre, bo już jakaś jajecznica się trafiła. Natomiast no, muszą sobie z tym radzić. W sensie, jak gdzieś tam zostało jedno jajko, to na razie zostawiłem. Gdzieś tam sobie dołożę drugie jajko. No i co? Dla mnie opieka nad tymi papuszkami jest bardzo prosta. Sypę im tam na talerzyk karmę dla papug, którą gdzieś tam tu kupuję na rynku w dużym worku. To mi na długo starcza, wystarcza.
dostają wodę i w zasadzie warzywa, jakąś marchewkę, buraczka, zależy co tam jest, czasem obierki od jabłka. No i jak gołębiom na przykład jakieś, no daje im też tutaj wispumin jako minerały i gołębiom jak daje coś do wody, witaminy, czy elektrolit, czy probiotyk, czy na grzyba, czy nawet hydrodiarowet, daje im też tutaj to, jakoś specjalnie nie widzę problemu. Jedna zeberka gdzieś troszkę widzę, że ma kuperek przybrudzony, więc pewnie coś tam trochę jej się dzieje, natomiast, znaczy dzieje, no może nie tyle dzieje, co gdzieś jak się nażre roślinności, znaczy warzyw, to na później tam sra na zielono. A tak generalnie miała być zrobiona szuflada, bo to jest na ruszcie, ale nie było czasu w sumie kiedy i w ogóle, więc z grabiami wygrabiam co jakiś czas te łuski, bo jej robią dużo, tutaj też się stołują się w wróble. O, tam siedzi sobie parka na jajkach i wygania innych towarzyszy. Tu jest ta młoda też samiczka gdzieś tam kupiona. No i co, no pewnie stąd jeszcze z para wyleci, jak już się tam będzie widać, co lepiej chowa, tak żeby tu nie było tego nie wiadomo ile. I tak ich jest tu trochę może za dużo w sumie, ale jeszcze przy tej ilości, przy tych czterech parach, to one mają tutaj 6 budek, wybierają sobie gdzie która chce i jakoś sobie dają radę. Zeberką budki jak wstawię, to jakieś tam patyczki, słomki, bardziej słomki, trawki, żeby mogły sobie nanosić. No i tyle w sumie, tak? I tyle. Młode jak się wychowają, to zabieramy je czasem na jakąś tu giełdę ptasią w pobliżu i najczęściej po jakiejś tam cenie promocyjnej. Taka papuszka u nas tutaj chodzą po 3 dyszki mniej więcej, tęczowe troszkę drożej. A jak tam się ktoś hurtem nawinie, to po 25 czy po 20 zł nawet sprzedajemy te młode, żeby sobie tutaj nie robić bałaganu. Wiadomo, kolorki ciekawsze zostają, mniej ciekawe sobie wylatują stąd i tak to się, tak to się kręci. Gołębie tydzień do tygodnia piórka rosną, dupki czyste. To pan Zbyszek Kukułka mówi, kał w jednym miejscu lepszy, w drugim ciutkę gorszy, generalnie nigdzie nie leją, przeważnie jest mocno przyzwoicie. Przeważnie jest mocno przyzwoicie tutaj w tym gołębniku. Więcej było tych przekładek, więc no, tam też są takie pućki, dwa najmłodsze, które tutaj były. Jak kolega ogląda, Zbigniew, to jest po czarnej, chyba będzie jakiś czarny pstry i po tym samczyku ciemnym pstrym na pierwszym planie. Także one są tu za chwilę do zaobrączkowania. Tutaj i tutaj będą białe lotka prawdopodobnie, więc zobaczymy. Jajka za 4 dni sprawdzę, czy są zalężone. I z tego gołębnika na pewno wyleci samica od tego czerwonego samca i ta płowa samica. Im dam inne samiczki, tym dam odpocząć. No to jest samica z 12 roku, jajka bez problemu. Tutaj był taki jeden wynalazek, stara samiczka z 11 roku na przechowanie od naszego serdecznego kolegi, z zapowiedzią, że ona prawdopodobnie jajek nie zniesie. Miała teraz jajko podłożone, bo faktycznie nie naniosła się. I zobaczymy, czy jak wychowa młode, to się ruszy. Jak się nie ruszy, to po prostu kolega sobie ją zabierze, oblata, będzie robił z nią co będzie chciał. A jak się naniesie, no to może ze 2 młode zostaną u nas, a w zamian mu damy garść innych. Może wróci do hodowli. Także żeby nie przeciągać, tu na końcu filmu tylko jeszcze ta wstawka o karmach i serdecznie pozdrawiamy wszystkich o mocnych nerwach, którzy są w stanie wytrzymać oglądanie papug. Też pozdrawiamy tych, którym papugi się źle kojarzą, tym bardziej pozdrawiamy. Myślę, że łysy wie, o kogo chodzi. Jeżeli dotrwa do tego miejsca, to będzie znaczyło, że jest sukces. A tak,
Wiosna, zaraz znowu trochę mrozu ma być. Gołębie, jak jest tylko pogoda, to latają. Dają sobie radę na razie świetnie z jastrzębiem. O dziwo, przez te dwa tygodnie, które tutaj wypuszczałem, kilka ataków było, ale bez strat. Gdzieś już się przyzwyczaiły. Pilnują się mocno, raczej albo są w powietrzu, albo w gołębniku. I generalnie o to chodziło. A jeszcze dla pana, który kiedyś tutaj się o winerki pytał, może też dotrwa do tego momentu, to jeszcze tylko pokażę, bo tutaj winerki, ciekawostkę też pokażę jeszcze, a najpierw winerki są, o, takie pućki, jak podrosną i będzie pan młody chciał, to pan się odezwie i pan dostanie. Natomiast tu jest taki wynalazek, to miała być młoda mewka, znaczy mewki zniosły jajka. Mewki w tamtym roku miały młodą mewkę, a w tym roku, jak ja się śmieję do Jurka, to jest mewka z udziałem ptaków trzecich, ponieważ to jest jakiś pokrajcowany mewek z czymś tam. No cóż, śmiesznie to wygląda. Krótki dziób, czerwony gołąbek, ale jak już się wychował, to se jest. Myślę, że będzie bardzo smacznym śniadaniem, jak tylko wyjdzie na dach. Także teraz to już naprawdę kończymy i pozdrawiamy. Akurat mieszam karmę dla rozpłodowych gołębi. I tak, nie miałem czasu za bardzo jechać po karmy do MDM-u, więc musiałem się tam na jakiś tydzień zaopatrzyć w karmę, bo już mi zaczęło brakować, powiedzmy, miejscowego jakiegoś tutaj lokalnego producenta. Tu są dwa rodzaje karmy zmieszane plus dodatek jęczmienia i owsa już mój. To jest, tego jest umieszana, powiedzmy, no tam ze 100 kilo. Natomiast no już później był czas jechać do MDM-u, jako że ceny są jakie są, to zrobiłem sobie w tym roku miksa, jednak nie tylko RW i Junior, ten JO Junior od Chowowa. I tak, wziąłem sobie cztery karmy do mieszania. To jest BK Plus. Bardzo fajna karma. Podpatrzyłem to na kanale u Krzyśka Węgleskiego, akurat tą nazwę. Sprawdziłem i naprawdę dla mnie to, no, fajnie to wygląda. W cenie też nie jest takiej złej, też abstrahując od cen, tu zaraz w ten sam pojemniczek wysypiemy BK, bo będzie lepiej widać, jak to się różni. Czyli tu jest trochę grubsza BK, jest trochę grubsza, ma no więcej dari, znaczy tego sorga. Z tego co widzę, są grubsze grochy, no ale też nie jest zła. Ale BK Plus na pewno jest, dla mnie dużo bardziej mi się podoba. Wziąłem też karmę rozpłodową Optima. No ona to jest taka w miarę prosta karma. Kukurydza, groch też dosyć gruby. No i to co dawałem, rozpłodowa, wysokobiałkowa. No widać, że to jest już troszkę inna karma. Jest tutaj na pewno dużo drobniejsze grochy są. Troszkę inaczej kukurydza, gdzieś tam ciut jęczmienia. No i ona mi się bardzo podoba i myślę sobie, że taka kompozycja właśnie chyba optymalna to jest właśnie to RW i BK. No ale jako że mówię, jest jak jest, więc ja to sobie w proporcjach równych, czyli po worku, wsypuję do beczki i mieszam. Rozsypało się. Wsypuję do beczki i mieszam. I z tego mi wyjdzie takie coś. Mniej więcej. Z tego mi wyjdzie takie coś. No i do tego dochodzi ta karma lokalna, żeby ją też, jak to się mówi, przetrawić. Czyli minimalnie tutaj dojdzie do tego gipsu jeszcze jęczmionka i owsa. Będą wyjadać, myślę, w miarę wszystko. Nie ma tu za dużo kukurydzy. I po odstawieniu też młode będą na tej karmie. Głównie. Tam pierwsze, powiedzmy, 2-3 tygodnie po odłożeniu, a później do tego jeszcze przyjdzie ten junior odchowowy właśnie, albo junior odchowowy i to BK Plus, zobaczymy jeszcze, tak żeby było kukurydzy śladowej ilości, a większość właśnie grochów na razie, i na tym sobie będą tam latać.
No i zobaczymy. Ja mówię teraz na stronie MDM-u, ja, żeby nie było, ja z tego tytułu, że o tym mówię, nie mam kompletnie nic. Natomiast no, używam tej karmy, więc mówię jak jest. Na stronie MDM-u jest teraz sklep zrobiony, jakieś tam ceny są podane. Natomiast no, my tutaj akurat jeździmy z kolegami w kilka osób. Bierzemy tego na te kilka hodowli jakąś większą ilość, więc te ceny są troszkę inne. Ale to można sobie, tam jest podany kontakt, można sobie do biura zadzwonić czy napisać z zapytaniem, jakąś ofertę wam przedstawią. Na pewno jest to przy większych ilościach, jest to do dogadania. Także no i my mamy tam do MDM-u powiedzmy z 60 km, więc jak się busikiem albo i czasem dwoma podleci ze 2-3 razy w roku, czy tam 4, no może nawet częściej, czasami ktoś tam leci przelotem, to jakiś worek jeszcze weźmie, to regularnie sobie bierzemy i współpraca, myślę, nam się układa, dosyć fajna jest ta karma. Także no, dla mnie stosunek jakości do ceny jest jak najbardziej zadowalający, więc korzystam akurat z tych mieszanek, bynajmniej w rozpłodzie. No, także to o karmie by było tyle.